Szczęść Boże, Ewelina Wiśniewska, witam Państwa i zapraszam na poranne wydanie informacji. W całej Polsce odbyły się uroczystości z okazji setnej rocznicy urodzin wielkiego Polaka, świętego Jana Pawła II. Tu w tym mieście, w Wadowicach, wszystko się zaczęło. I życie się zaczęło, i szkoła się zaczęła, studia się zaczęły, i teatr się zaczął, i kapłaństwo się zaczęło. W tym domu tuż obok kościoła 18 maja 1920 roku urodził się Karol Wojtyła, syn Karola Wojtyły i Emilii Skaczorowskich. Atmosfera domu rodzinnego, jego otoczenie, dzieciństwo i bliskie osoby silnie wpłynęły na rozwój duchowy i intelektualny przyszłego papieża. Rodzina Wojtyłów była rodziną bardzo religijną i bogobojną. Samo to, że Wojtyłowie, kiedy przyjechali do Wadowic w 1919 roku, tu w Wadowicach już istniał Karmel, gdzie to Karol Wojtyła po pierwszej komunii świętej idzie z ojcem i tam przyjmuje szkapelusz, nosi go do końca życia. Setną rocznicę urodzin papieża Polaka uczczono w wielu miastach Polski. W Wadowicach pojawił się premier Mateusz Morawiecki, który mówił, że nauczanie Ojca Świętego było zwiastunem wolności i nadziei dla całego świata. To dzięki niemu runęły te mury, o których śpiewaliśmy, że muszą runąć, bo czekaliśmy na tą jutrzenkę wolności. W sanktuarium świętego Jana Pawła II w Krakowie Eucharystii z udziałem władz państwowych przewodniczył metropolita krakowski, ksiądz arcybiskup Marek Jędraszewski. Przywołał słowa Ojca Świętego z poematu „Myśląc Ojczyzna, że słaby jest lud, który godzi się ze swoją klęską”. Jan Paweł II przeszedł przez piekło wojny, widział eksterminację polskich elit. Uważał, że za wszelką cenę dla dobra ojczyzny trzeba tworzyć nowe pokolenie tych, którzy staną się jej intelektem, sumieniem i sercem. Wyjątkowym miejscem upamiętnienia papieża Polaka jest sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i świętego Jana Pawła II w Toruniu. Świątynia ta to wotum wdzięczności za Jana Pawła II. Ojciec Święty zawsze wspierał nas, zawsze nas wspierał. A później przyszedł ten obraz z jego kaplicy, bardzo dużo to mówi. To obraz szczególny, ikona jasnogórskiej Pani, w którą tak często wpatrywał się Ojciec Święty, przed którą się modlił i niemal codziennie sprawował Eucharystię. Ten obraz święty papież przekazał księdzu Mirosławowi Drostkowi. Później obraz trafił do Torunia. Ojciec Tadeusz Rydzyk spotkał się z ówczesnym ordynariuszem, księdzem biskupem Andrzejem Suskim. Ja mówię, księże biskupie, może tak kapliczkę, czy moglibyśmy wybudować? Nie zapomnę tego gestu księdza biskupa, powiedział: co kapliczkę? Kościół jeszcze tak gorąco rozważa. Kościół. I to będzie sanktuarium. Sanktuarium, do którego od 4 lat pielgrzymują wierni. Wczoraj także przybyli do Torunia, by dziękować za papieża Polaka, człowieka świętego, mówił w homilii ksiądz biskup Andrzej Suski. Według Ojca Świętego Jana Pawła świętość to wysoka miara zwyczajnego życia chrześcijańskiego. Ma być to jednak życie na wysokim poziomie moralnym. Wedle miary miłości do Boga i bliźniego. Jedną z pielgrzymek, jaką odbył papież, była ta do Torunia w 1999 roku. Jak napisał w liście do uczestników toruńskich uroczystości prezydent Andrzej Duda, było to wydarzenie, które trwale zapisało się w historii ziemi kujawsko-pomorskiej oraz w sercach jej mieszkańców. Świadczy o tym choćby aleja imienia Jana Pawła II, to piękne sanktuarium, któremu patronuje, a także inspirowane myślą Ojca Świętego dzieła społeczno-religijne, które powstały pod patronatem Radia Maryja. Podczas uroczystości do toruńskiego sanktuarium została wniesiona księga, w której są wypisane msze święte w intencji powołań kapłańskich, zakonnych i misyjnych. To dziękczynienie i dar na stulecie urodzin świętego Jana Pawła II. W sanktuarium codziennie w południe będzie też sprawowana msza święta za wstawiennictwem świętego Jana Pawła II o ustanie epidemii koronawirusa.
O papieżu pielgrzymie świętym Janie Pawle II pamięta także cały świat. W wielu miejscach na świecie sprawowane były msze święte w intencji świętego Jana Pawła II. Choć Jan Paweł II o Polsce nigdy nie zapomniał, to we Włoszech spędził większą część papieskiego życia. W Bazylice Watykańskiej, gdzie został pochowany, wczoraj miały być tłumy. Pandemia na to jednak nie pozwoliła. O 7 rano przy grobie wielkiego Polaka modlił się jego następca, ojciec święty Franciszek. Jakie są cechy dobrego papieża, jakie możemy znaleźć w Janie Pawle II, to modlitwa, bliskość z ludem i umiłowanie sprawiedliwości. Jan Paweł II jako dobry pasterz udawał się na cały świat, by spotkać się z wiernymi. Był człowiekiem miłosierdzia i modlitwy, o której nigdy, mimo swoich licznych obowiązków, nie zapomniał. On dobrze wiedział, że zadaniem biskupa, kapłana jest modlić się. On to bardzo dobrze rozumiał. O tej modlitwie nie zapomnieli Polacy, ale też Włosi, którzy po wielu tygodniach mogli w końcu uczestniczyć w mszy świętej w kościele. Bardzo wiele osób bardzo szybko skojarzyło właśnie z dniem urodzin Jana Pawła II i odczytało jako taki szczególny znak, jakby dar urodzinowy świętego Jana Pawła II, ta możliwość powrotu do kościoła. Mówi posługujący we Włoszech redemptorysta ojciec Piotr Andrukiewicz. Dla Włochów postać świętego Jana Pawła II jest niezwykle żywa, szczególnie teraz, kiedy miały odbyć się wielkie uroczystości. Niestety stało się inaczej z racji pandemii, dlatego my chcemy pielęgnować pamięć świętego Jana Pawła II, i tak jak możemy, będziemy starali się go uczcić. Jan Paweł II kochał Hiszpanię, Hiszpanie kochali jego. Z wizytą apostolską papież Polak był tam aż 5 razy, mówi ojciec Marek Raczkiewicz. Jan Paweł II miał poczucie humoru i to Hiszpanie zawsze bardzo cenili. Kilkoma słowami czy gestem potrafił jakby też i obudzić Hiszpanów, wywołać uśmiech. Kościoły w Hiszpanii z powodu koronawirusa są zamknięte. Wierni jednak o urodzinach papieża Polaka nie zapomnieli. Duchowo łączyli się w modlitwie. Hiszpańska Polonia zorganizowała specjalną akcję 100 serc dla Jana Pawła II w setną rocznicę urodzin. Między sercami były czy obrazki, czy wspomnienia rodzinne, czy też nawet piosenki. O papieżu Polaku w dniu jego urodzin pamiętały też m.in. Węgry, Białoruś i Litwa. Rafał Trzaskowski rusza z kampanią wyborczą. Celem na najbliższe tygodnie jest zebranie 100 tysięcy podpisów. Już teraz przed kandydaturą prezydenta Warszawy ostrzegają politycy PiS-u, wytykają mu niespełnione obietnice w Warszawie. Dołączenie do tego wyścigu Rafała Trzaskowskiego zwiastuje także rosnący spór w opozycji. Rafał Trzaskowski potrzebuje 100 tysięcy podpisów poparcia, aby zostać oficjalnym kandydatem Koalicji Obywatelskiej w wyborach prezydenckich. Zbiórkę rozpocząć może po zarządzeniu wyborów przez marszałek Sejmu Elżbietę Witek oraz po rejestracji Komitetu Wyborczego. Czasu nie zabraknie, przekonuje Trzaskowski. W momencie, kiedy będzie można zbierać podpisy, jestem przekonany, że te podpisy zbierzemy. Jak zapewnia przewodniczący Platformy Obywatelskiej Borys Budka, co prawda formalnej akcji zbierania podpisów jeszcze nie ma, ale nie jest wykluczone, że taka zbiórka może już trwać. Nie jestem w stanie powiedzieć, czy ktoś w Polsce, ale nie z Platformy Obywatelskiej, tylko z wyborców, nie prowadzi jakichś spontanicznych akcji. Kandydat Koalicji Obywatelskiej składa już swoje obietnice wyborcze. To m.in. zapowiedź zwiększenia finansowania służby zdrowia do 6% PKB oraz zapewnienie utrzymania programu 500+. Do tych obietnic podchodzić należy ostrożnie, podkreśla rzecznik sztabu wyborczego Andrzeja Dudy Adam Bielan. Rafał Trzaskowski jako prezydent Warszawy po roku urzędowania według rankingu warszawskich radnych nie spełnił aż 55 z 59 obietnic, które składał w swojej kampanii wyborczej. Prawo i Sprawiedliwość apeluje do prezydenta Warszawy o zajęcie się sprawami stolicy, m.in. odblokowanie mikropożyczek dla przedsiębiorców. Trzaskowski zapowiada łączenie kampanii prezydenckiej z funkcją prezydenta Warszawy. Korzystać zamierza z urlopu, co krytykuje kandydat lewicy w wyborach prezydenckich Robert Biedroń. Pan prezydent Trzaskowski rezygnuje ze swojego mandatu, albo podejmuje się tej misji walki, bo coś kosztem czegoś. Rafał Trzaskowski rozpoczyna swoją kampanię dość agresywnie. Grozi politykom Prawa i Sprawiedliwości, którzy organizowali wybory 10 maja. I jeżeli niezależne sądy podejmą decyzję
wobec odpowiedzialności tych ludzi, to ja jako prezydent Rzeczypospolitej na pewno się nie zawaham. Ich nie ułaskawię. Najnowsze sondaże dają Rafałowi Trzaskowskiemu 14% poparcie. To więcej niż majowe sondaże dla Małgorzaty Kidawy-Błońskiej, wahające się pomiędzy 2 a 7%. Według politologa profesora Piotra Niwińskiego wymiana kandydata Koalicji Obywatelskiej uratować ma nadszarpnięty wizerunek Platformy. Jest chyba jedyną drogą do tego, żeby nie poniosła całkowicie sramotnej porażki. Pani Małgorzata Kidawa-Błońska nie spełniła żadnych oczekiwań. Jak dodaje profesor Niwiński, Rafał Trzaskowski prowadzić będzie agresywną kampanię wyborczą. Kandydat koalicji odebrać może wyborców Robertowi Biedroniowi oraz Szymonowi Hołowni, który deklaruje, że nie boi się spadku poparcia. To jest zmiana techniczna w obrębie tych kandydatów partyjnych. Na wyrównanie głosów wśród kandydatów opozycji liczy kandydat Konfederacji Krzysztof Bosak. Sytuacja optymalna to, że każdy z tych kandydatów centrowo-lewicowych zdobędzie pomiędzy 6 a 10 punktów procentowych, a ja o 1 punkt procentowy więcej, wchodząc do drugiej tury. Jak podkreśla kandydat PSL-u Władysław Kosiniak-Kamysz, jego kontrkandydaci nie mają szans na głosy w mniejszych miejscowościach. I ani Rafał Trzaskowski, ani Szymon Hołownia nie czują Polski lokalnej, Polski powiatowej, bo ja ją znam od podszewki. I wiem, jakie tam są potrzeby. Najczęściej wymienianym terminem wyborów prezydenckich jest 28 czerwca. Na teraz to wszystko. Dziękuję Państwu za uwagę. Z Panem Bogiem.